Jeśli już udało Ci się wyhodować kocankę włoską takiej postaci, jest super, tylko zbliża się jesień, mimo że temperatury nie wskazują na to, ale to już jest po kwitnieniu kocanki włoskiej i należy ją przyciąć. Przycinamy ją podobnie jak lawendę. Jak obcina się lawendę, możesz obejrzeć na tym filmie. Lawendę, tak jak i kocankę, na jesień obowiązkowo trzeba obciąć. Jak kocankę? Kocankę przede wszystkim musimy obciąć wszystkie nieścięte pędy kwiatowe. Ja zbierałam kwiatki, natomiast jak widać nie wszystkie, gdzieś tam kilka utknęło. To są pozostałości po tych moich nieściętych do końca pędów kwiatowych. Więc je wszystkie musimy wyciąć. Nie musimy aż tak bardzo dokładnie sekatorem, ponieważ i tak zaraz będziemy inaczej ją też podcinać. Więc najpierw te, które nie zostały zebrane, będzie nam wygodniej. Ważne, żeby je wyciąć, ponieważ w innym przypadku nam w przyszłym sezonie kocanka nie zakwitnie. A jeżeli chcemy mieć kwiaty, to jest to obowiązkowa rzecz. I teraz kolejna rzecz. Musimy ją przyciąć do takiej półkuli, tak żeby ona sobie swobodnie przyzimowała. Ważne jest to, żeby ją też obciąć na wiosnę. Jak obcinać kocankę na wiosnę? Możesz to obejrzeć również na jednym z moich filmów, ale jest on tylko dostępny, no niestety, w moim kursie Ekologiczna uprawa roślin leczniczych, do którego zapraszam. Dostęp jest na rok, więc myślę, że warto. Myślę, że warto zainwestować te kilka złotych, żeby właśnie tak rosły rośliny jak u mnie. Więc teraz wracając już do naszej kocanki, do cięcia jesiennego, musimy zrobić po prostu taką półkulę z niej. Ja używam nożyc elektrycznych z uwagi na ilość kocanki czy też lawendy, którą posiadam. Z zwykłym sekatorem by po prostu trwało to wieki, więc sobie przycinam. Po przecięciu, co jest ważne, musimy ją otrzepać, czyli tak naprawdę to samo co z lawendą. Musimy ją wytrzepać, te pozostałości nie powinny być w krzaku, na krzaku, po prostu zaczną gnić, usychać, bez sensu. Nie po to hodowaliśmy tak wielką kocankę włoską, żeby teraz ona nam zachorowała przez jesień, zimę, tak? Więc tak przyciętą, jak widzicie, nie trzeba dużo. Głównie chodzi o to, żeby ją wyrównać. Zostawiamy na jesień, zimę. Co jest ważne, kocanki w żadnym wypadku nie podlewamy. Kocanka lubi piaszczystą glebę, bardzo dużo słońca, czyli nie może być cienia w miejscu, w którym chcesz posadzić kocankę. Nie podlewaj jej, posadź i czekaj. Wykaż się dużą cierpliwością, ponieważ no to jest wymagająca roślina. Ja, przyznaję się, długo walczyłam, nim ona mi tak urosła i pięknie zakwitła w tym sezonie. Tak więc zapraszam do polubienia innych filmów na YouTubie moich odnośnie pielęgnacji roślin. Jak widać, udaje mi się to. Zapraszam na stronę danowiec.pl. Tam są produkty, które produkuję z ziół, bez konserwantów, bez chemii. Zapraszam również na zakładkę książki i szkolenia. Tam jest i książka, i właśnie wspomniany kurs online. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia w następnym filmie.